na we mnie i wstrzę. Kocham swój lud. Ewelina Zamojska, Sercański Portal Ewangelizacyjny. Jesteśmy na Sercańskich Dniach Młodych, 20 Sercańskich Dniach Młodych. Zgadza się, jubileuszowych. Jubileuszowych. Rozmawiamy z Natalią, która jest tutaj po raz 11, więc to nie jest nowy narybek. To jest osoba, która jest tu za wiele rzeczy odpowiedzialna. Mogłabyś nam powiedzieć, co tu robisz, czym się zajmujesz? Animator, prowadzący warsztaty, osoba troszeczkę z zapisów, osoba od ruchu Sercańskiej Młodzieży, osoba pomagająca merytorycznie, osoba od podziękowań. Więc tak naprawdę, jeśli się nie wie, to często szukajcie Natalii, szukajcie dziewczyn z zapisów. Więc tak naprawdę jestem osobą, która tkwi tutaj już długo. Dla mnie jest to prawie że połowa mojego życia. Powiedzmy mieszkanka Liszczyna SDM. Natalia, użyłaś w swojej wypowiedzi takiej nazwy Sercański Ruch Młodych. Ruch Sercańskiej Młodzieży. Czy mogłabyś nam coś o tym powiedzieć? Ruch Sercańskiej Młodzieży, czyli RSM. Jest to inicjatywa, która powstała chyba już 11 lat temu tak naprawdę. Gromadzi młodzież sercańską. Docelowo jest to grupa przeznaczona dla parafii sercańskich. Młodzież, która chciałaby czegoś więcej od życia, od siebie, która chciałaby się poświęcać, która chciałaby żyć filarami sercańskości, w jakimś stopniu, w sensie duchowością ojca Deona, angażować się, poświęcać się, która poszukuje swojej drogi, która poszukuje siebie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży zagubionej często, powstał Ruch Sercańskiej Młodzieży. Ruch Sercańskiej Młodzieży, swoje święta jakby mamy w czasie Sercańskich Dni Młodych, czyli jest to jakby wstąpienie nowych członków do ruchu, bądź po dwuletniej formacji przyjęcie krzyża Ruchu Sercańskiej Młodzieży, co jest jakby wyznacznikiem, identyfikatorem dla nas. I powiedzmy takim identyfikowaniem się z tą wspólnotą. Człowiek chyba, kiedy ma poczucie, że jest we wspólnocie, łatwiej mu się żyje albo zwiększa mu się poczucie własnej wartości tak naprawdę, a staramy się wychować w jakimś konkretnym celu tą młodzież, prawda? Z konkretnymi wartościami, wartości, które dalej mogą wykorzystać. Są to osoby, które też czują się zobowiązane, by stopień po stopniu coraz dalej angażować się w SDM i przechwycać od nas starszych dinozaurów obowiązki SDM, tak by kolejne SDM-y 30, 40 być może już były w ich rękach i żeby oni dalej kontynuowali, no i na co dzień żyli wartościami sercańskimi. Natalia, rozmawiałyśmy przed chwilą o młodzieży, o tym jak na przestrzeni lat ją postrzegasz, rozmawiałyśmy o tym jak ty tu przyjeżdżałaś, ale teraz powiedz mi, z takich twoich obserwacji, nie uczestnika, a bardziej organizatora, jak widzisz tą młodzież teraz? Bo ja jestem zaskoczona tym, że oni tu w ogóle są. Przyjechała młodzież w wakacje, poświęca swój czas. Tydzień, tak naprawdę tydzień będąc w kościele, w miejscu zamkniętym, objętym jakąś regułą, jakimiś zasadami. Jak ty patrzysz na nich teraz od tej drugiej strony? Jak ich postrzegasz? Myślę, że pozytywnie, ponieważ w obecnej dobie komputerów, internetów, wszelkiej elektroniki, gdzie ludzie się zamykają w swoim świadku, w swoim pokoju, myślę, że to jest duży krok dla tych osób, fajna przygoda. Myślę, że bardzo pozytywnie. Oni chcą się wyrwać z czegoś albo pogodzić jakoś swoją codzienność, a potem szukają, cały czas szukają. Tutaj wiadomo, jeżeli się natknie na informacje Sercańskie Dni Młodych, automatycznie jest informacja, że jest to katolicka impreza. W jakim charakterze? Że modlimy się, dyskutujemy, że są msze święte. Więc tak naprawdę myślę, że osoby, które przypadkowo się tu pojawiły, jest to nieliczne grono osób, które zasłyszały od przyjaciół, od znajomych, od rodzeństwa, choć jest fajnie. Są koncerty, są znajomi ludzie, znani ludzie i lubiani, z tym, że to jest jeden z wielu elementów tak naprawdę. Myślę, że pozytywnie, bardzo pozytywnie. To ci ludzie szukają, wiedzą czego chcą, albo szukają czego chcą osiągnąć i chcą się rozwijać duchowo. Natalia, na 21 Dni Sercańskie w następnym roku zapraszasz. Jak najbardziej zapraszam i oczywiście sama stanę na głowie, żeby się pojawić, chociaż z roku na rok jest coraz ciężej, ale myślę, że pochłonęło to kawał mojego życia i dopóki będę mogła, będę obecna i gdzieś tam będę promowała ideę SDM-u. Zachęcałam się, że świetne rozpoczęcie wakacji i genialna przygoda na całe życie. To była Natalia. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję również.
Jarosław Grzegorczyk, Sercanin. Główny organizator Sercańskich Dni Młodych 20 już. Tak. Proszę księdza, jesteśmy w miejscu, gdzie przyjechało 650 młodych osób z własnej woli, nikt ich nie przymusił. Powiedz, jaka w tym twoja zasługa? No ja jestem tym, który przygotowuje to spotkanie dla nich pod takim względem trochę idei i takim względem organizacyjnym. Natomiast no, gro pracy wykonują księża z poszczególnych parafii czy duszpasterze z poszczególnych środowisk, którzy tą młodzież przywożą. Ja tylko stwarzam warunki do tego, żeby oni tutaj się dobrze czuli i żeby ten czas był jak najlepiej spełniony. A co to znaczy, że stwarzasz warunki? Bo warunki to są ogólnie piękny teren, piękny ogród, piękny klasztor. A co to znaczy, że ty stwarzasz warunki? Zawsze jest grupa nas, którzy tworzymy na przykład jakąś ideę, bo w tym teraz realizujemy czas ośmiu błogosławieństw. Od siedmiu lat są kolejne błogosławieństwa. Więc trzeba to błogosławieństwo, które w danym roku jest zamawiane, tak jak teraz błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, spróbować przenieść na język, przenieść na sposób rozumienia młodzieży, zaproponować im to, żeby jak najwięcej z tego mogli zaczerpnąć, żeby przede wszystkim pokazać im, że osoba Jezusa nie jest jakąś odległą i że też ten Jezus ma do zaproponowania coś dzisiaj konkretnego. I to chcemy przez różne formy, w tym roku przez film, w tym roku przez zaproszenie jakichś gości, przez świadectwa, przez zaproszenie wspólnoty świętego Idziego, pokazać właśnie, jak ten pokój realizować. Czyli przygotowanie takiej szerokiej oferty, powiedziałbym, merytorycznej, ale też przygotowanie całej takiej infrastruktury, całej organizacji, która jest no, niezbędna i konieczna, żeby się czuli bezpieczni, żeby się czuli też, mogli rozwijać swoje talenty, mogli rozwijać jakieś swoje zdolności, żeby tą przyjaźń z Panem Jezusem nie ograniczali tylko do bycia w kaplicy czy do bycia przed Najświętszym Sakramentem, ale też do bycia ze sobą, do bycia ze sobą i samym sobą, bo to też jest dość ważne. Księże, bo ta młodzież szuka prawdy. A teraz jeszcze kilka takich właśnie... Tak. Nie szuka żadnych zamienników, prawda? Nam się wydaje, że młodzi teraz nie sięgają głębiej, ale jednak z tego, co ty mówisz i z twoich obserwacji wynika, że oni bardzo potrzebują prawdy bez zamienników. No to chyba każdy z nas i tak samo i młodzież. Może dlatego to jest takie bardziej weryfikujące, bo często u nich to jest taki wiek, że konfrontując to na przykład z doświadczeniem rodziców, którzy czasami tracą w tym wieku dorastania ten autorytet taki naturalny, bo na przykład oni dostrzegają, że rodzice się kłócą, dostrzegają problemy, no i czasami jest taki konflikt, bo burzy się im pewien świat. Dlatego to może poszukiwanie prawdy jest często takie gwałtowne, to jest jak takie trochę łapanie powietrza przez człowieka tonącego. Ale to jest coś takiego, że gdy się już to ustabilizuje, to znaczy kiedy oni zobaczą, no, że jest na świecie dobro i zło, to też potrafią tą prawdę dobrze odkryć, dobrze odnaleźć. Więc rzeczywiście jest to szukanie prawdy, ale ja myślę, że każdy z nas szuka. Może jedynie w tym wieku dorastania to jest takie bardziej gwałtowne, takie co u ludzi dorosłych czy u wychowawców wywołuje może różne reakcje. Ale szukanie prawdy jest w każdym. Dziękujemy ci bardzo. Proszę bardzo.